Nowa hala sportowa przy ulicy Inwalidów Wojennych w Wejherowie to inwestycja powiatowa. Jednakże to nie jedyne zadanie wykonane przy wspomnianej ulicy. Władze miasta zadbały o realizację nowego chodnika. W listopadzie ubiegłego roku mieliśmy spotkanie z mieszkańcami, też tutaj właśnie w tej szkole, która w tej chwili uzyskała nową salę. I z tego spotkania jasno wynikało, że mieszkańcy już dalej nie mogą czekać na modernizację tej ulicy, a co najmniej chodnika, który był w dość już stanie, który wymagał tej naprawy. Stwierdziliśmy wtedy wspólnie, że wykonamy modernizację chodnika, ale postaramy go się zrobić tak, aby on był częścią już docelowej zmiany tej ulicy. Zgodnie z założeniami władz miasta, ulica Inwalidów Wojennych będzie poddana gruntownej modernizacji. Dokumentacja techniczna przebudowy ulicy Inwalidów Wojennych wraz z budową ronda w ulicy Sobieskiego i przebudową ulic na osiedlu Przyjaźni zostanie zakończona w roku 2019. Specjalnie dla mieszkańców. Specjalnie dla szkoły powstał chodnik, ale ważna z punktu widzenia tego miejsca i połączenia ulicy Inwalidów z ulicą Sobieskiego, także osiedla Przyjaźni, jest przebudowanie całego tego zakresu, tego miejsca. Nowy chodnik rozciąga się wzdłuż całej ulicy, czyli ponad 263 metry. Zadbano także o nowe wjazdy do posesji.